minęła 17:45, mamy wtorek, 14 dzień listopada. Zaczynamy kolejne dziś wydanie Silesia Flash. Najbardziej zagrożone są osoby po 45 roku życia, zwłaszcza te z nadwagą, chorobami układu krążenia. W Polsce na cukrzycę chorują ponad 3 miliony osób i chorych ciągle przybywa. Cukrzyca, znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny. Pod takim hasłem obchodzimy dziś Światowy Dzień Cukrzycy. Zwłaszcza w tym dniu lekarze apelują o regularne badanie się i zachęcają do sprawdzania poziomu cukru we krwi. Nieleczona cukrzyca może prowadzić do groźnych powikłań. Karolina Komada. Może nie wywraca życia do góry nogami, ale zmienia bardzo dużo. Dużo o tym opowiedzieć może pan Jacek, u którego cukrzycę typu drugiego zdiagnozowano przez przypadek przy badaniach okresowych. I od 5 lat tak wygląda jego rzeczywistość. Samo badanie wykonuję codziennie za pomocą takiego właśnie aparatu. I tak 4 razy dziennie, by wiedzieć, czy poziom cukru nie jest za wysoki. Na początku wystraszyłem się, bo różne plotki chodziły na temat tej choroby. No, ale potem z czasem po wizycie u lekarza otrzymałem leki, jak jest zażywać. No oczywiście dużo wyrzeczeń przy tym, dużo ruchu, sportu. Najtrudniejsze było właśnie ta dieta taka, że no niestety mięsko smażone na bok, trzeba gotowane. Ale z czasem wszystko przychodzi już potem lekko. Przypadek pana Jacka jest typowy, bo cukrzyca przez wiele lat może pozostawać nierozpoznana. Wielu pacjentów bagatelizuje jej objawy, a w tym czasie zachodzą zmiany w organizmie prowadzące do powikłań. Warto zwrócić uwagę na te pierwsze objawy sygnalizujące, że coś jest nie tak. Gdy już mamy do czynienia ze znaczną hiperglikemią, czyli znacznym podwyższeniem poziomu cukru w naszym organizmie, i wtedy mogą się pojawiać różne objawy, takie jak osłabienie, częstomocz, senność, wzmożone pragnienie. I w takich sytuacjach faktycznie trzeba myśleć o tej chorobie. Sytuacja różni się nieco w przypadku cukrzycy typu pierwszego. Charakteryzuje się ona niewystarczającą produkcją insuliny przez organizm. Wtedy, tak jak u pana Macieja, przydaje się ciągły monitoring poziomu cukru. Metalowa szpileczka, która odbiera takie impulsy z krwi. Cukrzyca to złośliwa choroba, która upośledza prawidłowe funkcjonowanie. Na szczęście jej rozwój można kontrolować, a odpowiednie leczenie pozwala na normalne życie. U mnie piętno jest cały czas w głowie, siedzi, że jednak mimo upływu lat, no troszkę takie jest wewnętrzne, no jest ten wewnętrzny ból, że jednak mnie to spotkało, gdzie miałem zupełnie inne plany jako młody człowiek, sportowiec i nagle, tak można powiedzieć, że w momencie z miesiąca na miesiąc, no tak się przytrafiło. Objawy tego typu cukrzycy mogą być nagłe i niebezpieczne. Sama cukrzyca może doprowadzić do ślepoty, amputacji kończyn, zawałów mięśnia sercowego czy udarów mózgowych. Tutaj ważną rolę spełniają stowarzyszenia diabetyków. Każda osoba, która do nas przyjdzie czy zadzwoni, uzyska pomoc, niezależnie czy jest to na przykład mama dziecka chorego na cukrzycę typu pierwszego, czy jest to osoba, która ma powyżej 40, powyżej 60, powyżej 80 lat i która chciałaby sobie po prostu zbadać poziom cukru, poradzić się w zakresie odżywiania, ponieważ oczywiście bardzo duży wpływ na nasz poziom cukru ma jedzenie. Stąd wszelkiego rodzaju porady na ten temat zapraszamy serdecznie do naszego punktu. Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę jest utrzymywanie odpowiedniej masy ciała. Do tego dochodzi zdrowa dieta i codzienna dawka aktywności fizycznej. Na pewno zdarzyło się Państwu bezskutecznie poszukiwać miejsca parkingowego. Pewnie tak, bo to coraz powszechniejszy obrazek na wielu parkingach. Okazuje się, że to nie brak miejsc parkingowych jest problemem, a zbyt duża liczba samochodów w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. To gdzie są największe teraz problemy z parkowaniem i dlaczego tak się dzieje, mają wykazać badania, które właśnie rozpoczęły się od Gliwic i Tarnowskich Gór. Paweł Jędrusik. Gdyby pojechać do obojętne którego większego miasta w regionie i zapytać o parkowanie w okolicach centrum, odpowiedź byłaby podobna. Tak się parkuje jak wszędzie, czyli jest ciężko, ponieważ samochodów jest coraz więcej, a miejsc nie przybywa. A takie widoki to chleb powszedni. I choć w Tarnowskich Górach, tak jak w innych miastach, są też parkingi płatne i nie trudno na nich o miejsca, to wielu gotowych jest zrobić dużo, by zaoszczędzić. I lecą gdzieś tam koło Aldi, jest godzinowo, można zrobić zakupy, postawi, skorzysta z poczty, prawda? Czyli Polak potrafi, kombinuje. No kombinuje, ale to się kończy później mandatem czasami, wie pan. To są nieprzyjemne sprawy.
Nieprzyjemne też dla pieszych, którzy muszą przeciskać się zastawionymi chodnikami albo wręcz omijać źle zaparkowane samochody. Problem nie jest jednak w braku miejsc parkingowych, a w zbyt dużej liczbie samochodów. Dlatego ciężko znaleźć wolne miejsce. Głównie w centrum, w śródmieściu i to właściwie na każdej ulicy, na każdym parkingu. Skąd się to bierze? Tarnowskie Góry mają około 60 tysięcy mieszkańców. I dokładnie zarejestrowanych jest tu tyle samo samochodów. Statystycznie to oznacza, że nawet ten mały człowiek powinien mieć już swój samochód zamiast smoczka. Ale to nie tylko problem Tarnowskich Gór. W ciągu 9 lat zaszła spora zmiana w regionie. Mieliśmy 2 200 000 samochodów osobowych w naszym województwie śląskim. Natomiast teraz, na koniec roku 2022, mamy 2 900 000. Takie statystyki oznaczają, że parkowanie w miastach trzeba uporządkować. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zleciła przeprowadzenie badań parkingowych. Dziś rozpoczęły się w Tarnowskich Górach i Gliwicach. Na ulicach można spotkać samochód, który bada ile, gdzie i na jak długo parkują samochody. Robi przy tym tysiące zdjęć. Są anonimizowane, to znaczy, że po wykonaniu badania nie ma możliwości rozpoznania na zdjęciach siebie ani pojazdu po tablicy rejestracyjnej. Takie badania przeprowadzone będą w 8 dużych miastach metropolii. Oprócz Tarnowskich Gór i Gliwic będą to także Bytom, Chorzów i Ruda Śląska, a po nowym roku Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Zabrze. Samo badanie teraz będzie trwać przez około 3 tygodnie, w każdym mieście jest to kilka dni i zakładamy, że te wyniki będziemy mieć gdzieś na przełomie grudnia i stycznia. Zmiany w parkowaniu są potrzebne i pozostaje tylko wybór, czy zmniejszenie liczby samochodów, czy postawienie takich znaków w miastach. Nieważne są tu wiek, płeć czy sprawność fizyczna lub umysłowa. I wcale nie chodzi też o rywalizację, a o entuzjazm w pokonywaniu przeszkód. I mimo, że każdy z zawodników ma swój sposób na osiągnięcie celu, to łączy ich jedno – chęć dobrej zabawy. W gliwickiej Prezero Arenie odbyły się 2 ogólnopolskie zawody wspinaczkowe osób z niepełnosprawnością. Memoriał Ryśka Pilcha. Oglądała je dziś Magdalena Sincewicz. Nagrodą tutaj nie jest zwycięstwo, a coś znacznie ważniejszego – pokonanie szczytu własnych możliwości. 160 uczestników z całej Polski postanowiło wziąć udział w tych niełatwych przecież zmaganiach. Zawody odbywają się w 2 konkurencjach na czas, gdzie liczony jest jakby czas przejścia, czyli kto szybciej tym wejdzie na górę, tym lepiej. Wysokość ściany, do której mają do pokonania, to jest około 10 metrów w pionie. I jest 2 konkurencja na trudność, czyli kto wyżej wejdzie, bo jakby w założeniu na czas to każdy musi wejść na samą górę, czyli drogi są w miarę łatwe, ale liczy się czas, a w drogach na trudność właśnie ta wysokość jest istotna. Mogą iść bardzo długo, ale kto wyjdzie wyżej? Wyżej i wyżej pokonując swoje słabości, które jak widać nie zawsze są przeszkodą do spełniania marzeń i osiągania sukcesów. Nikt nie chciał wierzyć w to, że ale jak to osoba, która posiada jakąś niepełnosprawność, może się wspinać? Ja mówię, hej, oni się wspinają super i robią to zupełnie bez żadnych barier. Podczas naszych igrzysk staraliśmy się to pokazać. Poszło to dalej. Następnie teraz jesteśmy tutaj w Gliwicach na kolejnych świetnych zawodach, gdzie kolejne organizacje jakby się mogą zrzeszyć, wspólnie działać w tym celu. Spotykamy się z tymi osobami i naprawdę to jest coś pięknego. Pięknego nie tylko dla organizatorów, ale przede wszystkim dla uczestników. Nie boję się, to sama przyjemność. Każdy wtorek tutaj jedziemy z warsztatami, aby się uczyć, coś wspinać, aby brać udział w takich zawodach. Zawodach, które jak każde inne odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry. Generalnie chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę dla tych wspaniałych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Już 2 raz. Właśnie do Tyciarni Arena Gliwice. I pewnie przyjadą po raz kolejny, bo organizatorzy już myślą nad kolejną edycją. Być w bezpośrednim kontakcie, nie wiem czy to jedno z największych marzeń mieszkańców Rudy Śląskiej, jeżeli chodzi o komunikację urzędową, ale jeżeli tak, to właśnie się ono zrealizowało. Używając jednego z popularnych komunikatorów internetowych, można od teraz być na bieżąco z tym, co dzieje się na terenie miasta. Z jaką reakcją mieszkańców spotyka się taka komunikacja na miarę naszych czasów? To sprawdził Łukasz Kądziołka. Miasto pisze do mieszkańców przez aplikację. Ruda Śląska postanowiła wykorzystać popularny komunikator internetowy, żeby do nich dotrzeć. Niektórzy wolą jednak bardziej tradycyjne metody. Jakoś powiem panu, że nie jestem zainteresowana takimi
Może jeszcze starodawno jestem, albo co, nie wiem. Lepiej telefon wziąć, zadzwonić. Jak zadzwonić, napisać. No to może i... prezydent powinien do pani zadzwonić. No jakbym miał ochotę, ja bym się chciał coś zapytać mnie, to mogę mu odpowiedzieć. Popularny WhatsApp nie jest jednak dla wszystkich tak popularny. Niektórzy wolą po prostu wziąć do ręki wiadomości ludzkie. Dużo z prasy, dużo czytą prasy i to tak... I to wszystko z tego wszystko wiem, nie? I nie brakuje panu tych informacji z urzędu? Wystarczy to? To starczy, to mi starczy. No, to mi starczy, bo to wiadomości ludzkie. Jak widać po pustych stojakach w urzędzie, miejska gazetka cieszy się popularnością. Jednak mieszkańcy coraz częściej zauważają, że najlepsza tablica ogłoszeń to ta wirtualna. Mało w ludzkich wiadomościach, kiedyś więcej pisali. Wszystko teraz się odbywa się na Facebooku przez internet, nie? Więcej. Jeżeli już bym miała wybierać, no to... Uważam, że przez Facebook może dotrzeć do większej ilości ludzi. Miasto nie chce się ograniczać. Prezydent wyjaśnia, że każdy sposób na dotarcie z informacją do mieszkańców jest dobry. Również dlatego, że nie każdy ma lub chce zakładać konto na Facebooku. Mieszkańcy, którzy dołączą do kanału Rudy Śląskiej na WhatsAppie, mogą jedynie ikonką dać znać, co uważają o tej informacji. Tłumaczenie swojego stanowiska i tego, że się tak stało, a nie inaczej, też jest cenne i ważne. Niemniej my musimy patrzeć, co mamy do zrobienia, a my mamy do zrobienia bardzo wiele rzeczy z funkcjonowaniem całego miasta, urzędu i też polemika, ona ten czas dość mocno ogranicza. Tutaj polemiki nie ma, bo są buźki i inne obrazki. Na razie reakcji jest mało, ale jak przybędzie mieszkańców, to urzędnicy będą mogli prowadzić statystyki. Ile spośród nich jest tych pozytywnych? Przez 30 lat były częścią domowego archiwum, rodzinnym zbiorem zdjęć, negatywów i slajdów. Teraz Himalaje Wandy Rutkiewicz zobaczyć można w Muzeum Śląskim. Na wystawie zaprezentowane zostaną nieopublikowane zdjęcia pionierki himalaizmu kobiecego w Polsce. W środę odbędzie się wernisaż wystawy, a już teraz kilka z nich zobaczyć możemy w materiale Pawła Jędrusika. Wanda Rutkiewicz oprócz tego, że była jedną z najwybitniejszych himalaistek w historii, także fotografowała. W Muzeum Śląskim będzie można podziwiać dokumentację fotograficzną z jej wypraw. Są to fotografie z różnych wypraw Wandy od lat 70., po lata 80. do przynajmniej lat 90., początku lat 90. Na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt fotografii himalaistki, która zginęła 31 lat temu na Kanczendzondze. Są to prywatne fotografie, które Rutkiewicz wykonywała na własny użytek. Wystawa zdjęć to nie jedyne wydarzenie związane z górami, jakie w najbliższym czasie odbędzie się w Muzeum Śląskim. Będzie spotkanie z Janem Krzysztofem, naczelnikiem TOPR-u. Będą spotkania z fotografami, właśnie na przykład oprowadzanie kuratorskie z panią dr Katarzyną Gębę, ale także spotkanie z Bartkiem Bargielem. Czyli bratem Andrzeja Bargiela, który dokumentował wyprawy narciarza. Wernisaż wystawy odbędzie się w środę o godzinie 18. Ściana diabła, niedźwiedzia ścieżka, szczyty Szumawy, do tego liczne pałace, zamki i zabytki techniki. To mogą być elementy planu niejednej wycieczki do naszych południowych sąsiadów. Dokładnie rejon Czech Południowych promowano dziś w Katowicach. U nas jest 55 tysięcy zabytków, które warto zobaczyć. Są to zarówno zamki, pałace, muzea, skanseny. Większość z nich nie było zniszczonych podczas II wojny światowej. Co bym zaproponowała w programie, jeśli jeszcze nie byliście u nas? To z pewnością przyjedźcie do czeskiego Krumlowa. Jest to średniowieczne miasto z dużym kompleksem zamkowym, drugim co do wielkości w Czechach miasto UNESCO, z atmosferą, z małymi uliczkami romantycznymi. Trzeba to na pewno zobaczyć, jak się jest w Czechach Południowych. Polacy bardzo lubią jeździć do Czech. Lubimy Pragę, lubimy piwko czeskie, lubimy krecika czeskiego, lubimy sztukę czeską. Myślę, że te układy nasze sąsiedzkie i powiedzmy takie turystyczno-kulturalne są w jak najlepszym porządku. Bo blisko, bo fajnie, bo nie jest tak drogo, bo nie ma bariery językowej. No i bo biura podróży organizują dużo imprez do Czech. To było ostatnie dziś wydanie serwisu Silesia Flash. Dobranoc.